Witam Was bardzo serdecznie w ten piękny Halloweenowy wieczór, co oznacza, że dzisiejsza SRJ jest SRJ na listopad. Trudno w to uwierzyć, ale właśnie nam się kończy kolejny serialowy rok. No powiedzmy, już coraz bardziej się kończy i powoli zbliża się ten okres podsumowań, no i głosowania na najlepsze seriale, ale zanim to się stanie, to czeka nas jeszcze kilka nowości i powrotów na które jak sądzę bardzo, ale to bardzo czekaliśmy, zwłaszcza w listopadzie będzie tego Dużo, więc szykujcie się. Tradycyjnie pełną listę premier i powrotów znajdziecie w opisie pod tym wideo. Jeżeli czegoś brakuje, to dopisujcie i to się akurat może zdarzyć, tak jak na przykład zdarzyło się w październiku, kiedy pominęliśmy informację o mini serialu dokumentalnym Łowcy skór, który 30 października pojawił się w Maxie. No to jest naprawdę mocna rzecz, dlatego o niej teraz wspominam. Natomiast no cóż, wiecie, nikt nie jest doskonały. Takie pominięcia mogą się zdarzyć, więc jeżeli czegoś brakuje, to piszecie w komentarzach. A oto i nasza lista premier i powrotów listopada. Arkane, sezon drugi, premiera 9 listopada Netflix. Po ogromnym sukcesie pierwszego sezonu animowana Arkane powraca z dziewięciodcinkowym drugim który jednocześnie niestety ma być też jego ostatnim. Serial startuje 9 listopada i będzie, uwaga, uwaga, pokazywane w aż trzech Trzy odcinkowych częściach. Jeżeli więc czekaliście na tą kontynuację, to się nacieszcie, bo niestety więcej już nie będzie. Arcane to animacja oparta na motywach popularnej gry League of Legends i jednocześnie jedna z najlepszych serialowych adaptacji gier komputerowych, jakie w ogóle powstały, nagrodzona zresztą statuetką Emmy w kategorii Najlepsza produkcja animowana w 2022 roku. Matki Pingwinów, nowość, premiera 13 listopada, Netflix. Znana zawodniczka MMA stara się godzić nabierającą tempa karierę z wychowaniem siedmioletniego syna. Gdy u chłopca zostaje zdiagnozowane spektrum autyzmu, kobieta nie przyjmuje tego do wiadomości, ale ostatecznie zostaje zmuszona przenieść syna do innej szkoły, w której chłopiec szybko się adaptuje. Tak brzmi oficjalny opis fabuły Matek Pingwinów, czyli nowego polskiego serialu podejmującego tematykę neuroróżnorodności między Innymi. Za scenariusz odpowiadają Dorota Trzaska oraz Nina Lewandowska, która współtworzyła wcześniej scenariusz do serialu Absolutni Debiutanci. W obsadzie zobaczymy Maszę Wągrocką, Magdalenę Ruszczkę, Barbarę Wypych czy Tomasza Tyndyka. Całość ma 6 odcinków. Yellowstone, sezon 5, część druga. premiera 14 listopada Sky Time. Tego serialu oczywiście nikomu nie muszę przedstawiać. Największy przebój od Taylora Sheridana, który zapoczątkował modę na serialowe westerny, powraca po długiej przerwie z sześcioma nowymi odcinkami, na które widzowie czekali od no, stycznia 2023 roku. To jak na jeden sezon, przyznacie, bardzo długa przerwa, wywołana przez główną gwiazdę serialu, czyli Kevina Kostnara, który ostatecznie w nowych odcinkach się nie pojawił. Pojawi, ponieważ sam się zajął reżyserowaniem i po prostu nie miał czasu na kontynuowanie pracy nad serialem, co zresztą wywołało ogromny konflikt pomiędzy nim a samym Sheridanem. To jednak nie jest koniec, ponieważ pojawiły się plotki, że szykuje się sezon szósty, w którym być może znów pojawi się Kostner, żeby powiedzmy zamknąć swój wątek. Cross, nowość premiera 14 listopada, Prime Video. Czy jest tutaj ktoś, kto tęskni za takim mrocznym, gęstym kryminałem psychologicznym o detektywie z problemami, który ściga seryjnych morderców? Jeżeli tak, to Prime ma serial właśnie dla was oparty na serii popularnych powieści autorstwa Jamesa Pattersona. Na pierwszy rzut oka Cross to jest serial skierowany do bazy fanowskiej serialu Luther, grany przez Aldisa Hooda, główny bohater to również taki udręczony policjant, który z jednej strony walczy z własnymi demonami, a z drugiej obsesyjnie ściga nieprzeciętnie inteligentnego zabójcę. Jeżeli więc lubicie takie klimaty Myślę, że raczej się nie rozczarujecie. Całość ma mieć 8 odcinków. Say nothing, czyli nic nie mów. Nowość, mini serial, premiera 14 listopada Disney Plus. W 2018 roku Patrick Radden Keefe opublikował głośny reportaż zatytułowany Cokolwiek powiesz, nie mów nic, opowiadający o ofiarach tzw. kłopotów, czyli historycznego konfliktu pomiędzy republikanami a lojalistami, który ponad 30 lat zbierał krwawe żniwo w Irlandii Północnej. Dziesięcioodcinkowy serial, który na książce Kifa oparto, rozpoczyna się od zniknięcia samotnej matki dziesięciorga dzieci, która została uprowadzona z domu w 1972 roku. To jest historia zbrodni, do jakich posunęli się ekstremiści w imię swoich radykalnych przekonań, a także konsekwencji tych wydarzeń, które społeczeństwo irlandzkie ponosi do dziś. Silo, czyli Silos, sezon drugi premiera 15 listopada Apple TV. Nie wiem jak wy, ale ja mam wrażenie, że pierwszy sezon Silosu skończył się dosłownie wczoraj, a już nam się szykuje premiera drugiego, co jest oczywiście świetną wiadomością, bo Silos to jeden z najciekawszych seriali science fiction ostatnich lat. Fabułę oparto na serii popularnych powieści autorstwa Hugh opowiada o dystopijnym świecie, w którym ludzie żyją w sięgających setek pięter w głąb ziemi silosach, pozwalających im przetrwać w postapokaliptycznych warunkach. Główną bohaterką jest grana przez Rebekę Ferguson Juliet Nichols, inżynierka, która zostaje skazana na wydalenie z silosu, co właściwie równo się karze śmierci. Dune Prophecy, czyli Duna, proroctwo, nowość, premiera 18 listopada, max. A skoro już jesteśmy przy adaptacjach kultowych powieści science fiction, to w listopadzie fani Duny Denisa Villeneva dostaną serialowe prequel sagi rozgrywające się 10 tysięcy lat przed wydarzeniami z książek Franka Herberta. Duna proroctwo opowie o powstaniu żeńskiego zakonu Bene Gesserit, który ostatecznie stał się jedną z głównych sił w imperium. Głównymi bohaterkami są tu siostry Walia i Tula Harkonnen, grane kolejno przez Emily Watson i Olivia Williams. Fabułę serialu oparto na oryginalnej powieści oraz na wydanym w 2012 roku prequelu pod tytułem Zgromadzenie żeńskie Dune autorstwa syna Franka Herberta, Briana oraz Kevina J. Andersona. Całość ma mieć 6 odcinków. The following events are based on a pack of lies. Nowość premiera 19 listopada, BBC First. Historia o oszustach matrymonialnych nie są nowością, bo w ostatnich latach powstało na ich temat mnóstwo filmów, seriali dokumentalnych, a także podcastów, czy artykułów. Wyprodukowane przez stację BBC, The Following Events Are Based on a Pack of Lies, nie jest co prawda serialem opartym na faktach, ale jest właściwie taką syntezą wielu prawdziwych opowieści o mężczyznach uwodzących kobiety dla osiągnięcia materialnych korzyści. Opowiedziany w tragikomiczny sposób serial jest z jednej strony zabawny i lekki, z drugiej pełni funkcję ponurego ostrzeżenia przed ludźmi bez skrupułów. Całość ma pięć odcinków. Landman, nowość premiera 20 listopada Sky Showtime. Powrót Yellowstone to nie jedyny serial Taylora Sheridana, który zadebiutuje w tym roku w listopadzie. Obiecująco zapowiada się też Landman z Billy'm Bobem Thorntonem, Johnem Hammem i Demi Moore w rolach głównych. Jeśli już ta sama obsada do Was nie przemawia, to co powiecie na gęsty dramat o nawciarzach z zachodniego Teksasu? O ile fabuła nie jest bezpośrednio powiązana z Yellowstone, a przynajmniej nie ma być, to fakt, że akcja rozgrywać się ma w podobnym czasie i miejscu, może sprawić, że dojdzie do crossoveru pomiędzy obiema produkcjami. Bądźcie więc czujni, bo kto wie, kiedy obok Johna Hama pojawi się któryś z datonów. Gąska nowość premiera 29 listopada Prime Video. Wszyscy mają swoje The Office. Mam i ja, mówi polskie Prime Video, jako pierwszą swoją produkcję serialową, prezentując komedię Pomyłek, rozgrywającą się w jednym z sieciowych sklepów sieci Gąska. Skojarzenia z The Office nie są tutaj wcale na wyrost, bo za projektem stoją Maciej Buchwald, czyli twórca 1670, jako reżyser formatujący, oraz Jakub Różyło, czyli scenarzysta The Office i 1670, jako scenarzysta formatujący. W roli głównej pojawi się Tomasz Kot, wcielający się w ekscentrycznego władka, menadżera sklepu zafascynowanego Ameryką i wszystkim co amerykańskie, a w pozostałych rolach wystąpią m.in. Magdalena Koleśnik, Janusz Habiora, Aleksandra Grabowska czy Małgorzata Socha. Poza tym w listopadzie startują Lioness sezon drugi, premiera 1 listopada. The Old Man, czyli Stary Człowiek, sezon drugi premiera 6 listopada. Outer Banks, sezon czwarty, część druga premiera 7 listopada. Bad Sisters, sezon drugi premiera 13 listopada. Cobra Kai, sezon 6, część druga, premiera 15 listopada. The Empress, czyli Cesarzowa, sezon drugi, premiera 22 listopada. Cold Case: Who Killed John Bennett Ramsey? Nowość, miniserial dokumentalny, premiera 25 listopada. Senna, nowość, miniserial, premiera 29 listopada. I to tyle, jeśli chodzi o ten serialowy listopad. Mówiłam, że będzie gęsto, mówiłam, że będzie co oglądać i na co czekać, dlatego w tym momencie piszcie w komentarzach, na co wy czekacie. Najbardziej, bo ja już nie wiem, czy na Silos czekam najbardziej, czy na tą dune serialową czekam. Nie wiem, ale na pewno wkrótce się przekona. Tyle jeśli chodzi o ten dzisiejszy odcinek. Pamiętajcie, żeby nas subować, pamiętajcie, żeby nas lajkować. Możecie też nas odwiedzać na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. No i przede wszystkim widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki.